Radość i optymizm w Anglii. Smutek, rozczarowanie, rozgoryczenie wśród polskich kibiców po wczorajszym przegranym meczu z reprezentacją Anglii i zaprzepaszczeniu szans awansu do finałów Mistrzostw Świata we Francji w 1998 roku. Dlaczego tak się stało? Dlaczego przegraliśmy i nie awansowaliśmy? O tym w dzisiejszej sportowej niedzieli rozmawiać będziemy z selekcjonerem polskiej reprezentacji, który jest w katowickim studiu Telewizji Polskiej. Dobry wieczór, panie Antoni. Dobry wieczór. W warszawskim studiu Telewizji Polskiej Włodzimierz Lubański. Dobry wieczór. Premier Jan Krzysztof Bielecki. Dobry wieczór. Redaktor naczelny tygodnika Piłka Nożna Waldemar Lodziński. Dobry wieczór. I Stefan Szczepłek. W bydgoskim studiu Telewizji Polskiej Zbigniew Boniek. Dobry wieczór, Zbyszku. Dobry wieczór. Proszę państwa, jak powiedziałem, w tym zacnym gronie blisko pół godziny dyskutować będziemy o wczorajszym spotkaniu, o przegranej szansie, a także o przyczynach, które trawią polski futbol od lat, że nic się w nim nie zmienia, że wciąż przegrywamy, że jesteśmy w takim, a nie w innym nastroju dziś, a nie jest to pierwszy dzień, kiedy jest nam po prostu przykro i smutno. By wejść w klimat naszej dzisiejszej dyskusji z selekcjonerem reprezentacji, z gośćmi w studiu w Warszawie i w Bydgoszczy, posłuchajmy, co mówi się o wczorajszym meczu w Londynie. Najlepsi na świecie, światowa klasa. Takimi tytułami witała dziś angielska prasa swoją drużynę, szczególnie zaś strzelców dwóch bramek na Stadionie Śląskim. Gazety z lubością cytują słowa trenera Hodla, który porównał duet Shearer-Sheringham do SAS, czyli brytyjskich oddziałów specjalnych walczących w szczególnie niebezpiecznych warunkach. Inicjały ich nazwisk się zgadzają. Przypomina się również pomeczowe słowa Antoniego Piechniczka, który powiedział, że mając taką parę napastników, Anglicy mogą wygrać z każdym na świecie, w tym również z Włochami w Rzymie. Angielscy komentatorzy, zazwyczaj zgryźliwi i szukający dziury w całym, nawet po zwycięstwach narodowej reprezentacji, tym razem nie kryją podziwu dla drużyny i trenera Hodla. Zwraca się przy tym uwagę, że nowa reprezentacja Anglii wcale nie przypomina stylem gry swojego opiekuna. Hodl był pełnym wyobraźni i fantazji futbolowym artystą. Jego drużyna zaś to, jak napisał jeden z komentatorów, zdyscyplinowany, znakomicie zorganizowany i przekonany o swojej misji oddział bojowy. W tym zalewie pochwał pod adresem własnej drużyny Anglicy zostawili niewiele miejsca na komentarz o występie Polaków. Zwracają jednak uwagę na słabszą niż przypuszczano formę Nowaka, ociężałość Juskowiaka i notoryczną niepewność w bramce Woźniaka. Wynik 2-0 odpowiada w pełni przebiegowi wydarzeń, podsumowuje komentator gazety niedzielnej Sunday Mirror, dodając: to był podręcznikowy pokaz futbolu. Panie trenerze, czy dziś nie żałuje pan swojej decyzji objęcia ponownie narodowej reprezentacji? Podjąłem się tej funkcji świadom dużego doświadczenia, świadom sukcesów, jakie odnosiłem. Oczywiście to, że kiedyś ktoś odnosił sukcesy, nie są jakimś legitymacją na następne, ale wierzyłem, że coś mi się uda zrobić. I chciałbym zwrócić uwagę państwa, że podjąłem się zadania szczególnie trudnego, bo dzisiaj, kiedy przegraliśmy eliminację, mówimy, że są to trzecie przegrane z rzędu eliminacje do Mistrzostw Świata. Podczas kiedy, gdyby wliczyć w to eliminację do Mistrzostw Europy, są to przegrane szóste. I na pewno nie tylko praca selekcjonera ma wpływ na to, jakie wyniki osiąga reprezentacja, czy przechodzi zwycięsko przez te eliminacje. Panie trenerze, bez wątpienia z tym się zgadzam, ale o stanie polskiego futbolu porozmawiajmy może w drugiej części dzisiejszego wydania Sportowej Niedzieli. Skupmy teraz naszą uwagę na tym, co działo się podczas eliminacji i meczów, które pan prowadził. Czy i jakie popełnił pan błędy w tych eliminacjach? Co pan może dziś i do czego publicznie się przyznać? Ja myślę, że przede wszystkim, jeśli czegoś brakowało w reprezentacji, to brakowało jej bardzo przychylnego klimatu, klimatu jakiegoś optymizmu, nadziei i wiary. Reprezentacja, którą ja prowadziłem, cały czas była atakowana przez mass media, cały czas starano się wypuklić jakieś wydumane skandale, że ktoś się obraża, ktoś nie chce grać. Ja po prostu jestem człowiekiem, który konsekwentnie zmierza do celu, nigdy nie pobłaża pseudogwiazdorstwu i uważam, że przez ten rok pracy, co podkreślają nawet niektórzy zawodnicy, zrobiło się dla reprezentacji więcej niż przez parę innych czy poprzednich lat. Przez sito selekcyjne przewinęli się prawie, że wszyscy najlepsi piłkarze. Jeśli by można kogoś, jeśli uszło mojej uwadze jedno czy drugie nazwisko, to na pewno nie miało to nazwisko decydującego wpływu na wynik eliminacji. I zwrócę uwagę, że
Zaczęliśmy od bardzo dobrego meczu na Wembley. Zagraliśmy na Wembley lepiej niż drużyna, która swego czasu zremisowała na tym stadionie i przebrnęła przez sito eliminacyjne do Mistrzostw Świata w Niemczech. Przypomnę, że wygraliśmy mecz z Mołdawią. Pierwszy od iluś tam miesięcy był to wygrany mecz reprezentacji. Dalej, z dużym optymizmem przystępowaliśmy do meczu z Włochami w Chorzowie i my byliśmy bliżsi zwycięstwa. Potem rzeczywiście była bardzo słaba gra w Neapolu i kontynuacją tej słabej gry był słabszy występ naszej reprezentacji z Anglią. Przy czym jeszcze raz chciałbym podkreślić Państwu, że nie mam pretensji do zawodników, bo przystąpili do meczu z olbrzymią determinacją, wolą walki i zwycięstwa. Zaczęli obiecująco. Pierwsze akcje, pierwszy sposób rozgrywania piłki wskazywały na to, że wszystko zacznie się zazębiać. I nagle jedna kontra, jeden błąd. Jak długo prowadzę reprezentację w eliminacjach, tak długo, jeszcze tak szybko nie straciliśmy nigdy pierwszej bramki, która podcięła skrzydła i drużynie, trochę podcięła entuzjazm widowni, która mimo wszystko była dzielna i dopingowała nas do końca. I potem, co nie pierwszy raz się trafiało reprezentacji, już nie potrafiliśmy tego biegu wydarzeń odwrócić, bo za mało mamy atutów, gramy tak długo dobrze, jak gra się układa według naszej wizji. Jak stracimy bramkę, brakuje już środków, aby niekorzystny wynik zmienić. Chciałbym oddać głos naszym gościom w studiu w Warszawie. Bardzo proszę. Znaczy ja może zacznę od tego, że chciałbym podkreślić jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Wtedy, kiedy skończyło się losowanie mistrzostw eliminacji, mistrzostw świata, wiadomo było, że spotykamy się z dwoma zespołami o światowej klasie. Anglicy i Włosi. Do tego doszła jeszcze drużyna Gruzji i Mołdawii. Ja chciałbym powiedzieć jedno, że drużyna polska stworzyła dla kibiców, dla nas wszystkich, którzy czekamy na ten sukces, nadzieję w pewnym momencie, że będziemy mogli pokonać ich. I ta nadzieja niestety została rozwiana meczem w Chorzowie, który, no nie ukrywajmy, był meczem słabym polskiej reprezentacji, gdzie jak tutaj Antoni powiedział, że po straconej bramce po prostu chłopcy opuścili ręce i nie znaleźli środka na to, żeby po prostu powalczyć. Bardzo proszę, panie komisarzu. No, wydaje mi się tak, że jak się zderzyło pospolite ruszenie nasze o dosyć dużym stopniu przypadkowości z zawodową armią, która w ciągu 20 lat wykonała ogromną pracę, no to wynik tego typu nie może być wynikiem szalenie zaskakującym dla wszystkich. My po prostu, jak popatrzymy, co się zmieniło w Anglii, to po pierwsze, w Anglii futbol stał się sportem klasy średniej, co spowodowało, że ogromne pieniądze do tego sportu trafiły, że jest popularny na górze, że były premier broni rzuty karne wspólnie z trenerem Manchester United, że obecny premier popisuje się wspaniałymi główkami z Kevinem Keeganem i uważa, że to dla niego honor być obok Keegana, że równocześnie trener reprezentacji może mieć kadrę na 10 dni i Anglicy przyjechali na mecz do Chorzowa po 10-dniowym zgrupowaniu. 20 lat temu byłoby to dwudniowe zgrupowanie, że cała drużyna jest podbudowana, jest atmosfera, że grają w tym samym składzie 2 lata, że jest ogromne zainteresowanie i poparcie i to powoduje, że to jest dobra, sprawna, angielska maszyna, która po prostu z nami się zderzyła i pokazała te wszystkie cechy. Waldemar Lodziński. Może zaczął od takiego truizmu, że nie ma takiej drużyny w piłce nożnej, której inna drużyna nie mogłaby pokonać. Więc myślę, że w fazie wstępnej, jakby po losowaniu, wprawdzie mieliśmy małe szanse, ale nadzieje były na to, że Włochów i Anglików w pierwszej kolejności można ograć, bo wiadomo, że mieli być faworytami. I tak zresztą się stało. Natomiast ja tu mam do trenera Piaśniczka takie pytania, które być może odpowie, bo nie jestem do końca przekonany, czy wszystkie możliwości zostały wykorzystane, jeżeli chodzi o dobór zawodników, o przygotowanie reprezentacji do tych najważniejszych spotkań, są do wszystkich w grupie. I z tym poglądem pana trenera, że zabrakło nam siły ognia, czy że po prostu mamy materiał ludzki, jak to się powszechnie mówi, zbyt słaby, by dzisiaj rywalizować na najwyższym poziomie. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że nawet w dzisiejszym stanie polskiego futbolu, gdzie wiemy, że nie jest on w najlepszej kondycji, można znaleźć przynajmniej tych 13-14 piłkarzy, którzy są w stanie nawiązać walkę. Pytanie, panie trenerze, co pan na to?
Jeśli można, panie redaktorze, to ja mam pytanie do pana Łodzińskiego. Jeśli pan widzi tych zawodników, to proszę mi ich wymienić. Wymienić jednym tchem i to wymienić szybko. Jeśli pan uważa, że zespół angielski, który gra w tym ustawieniu, to co powiedziano tutaj wcześniej, przez okres 2 lat, a my mamy przykładowo Majak, dalej Dębiński, grają z Juszkowiakiem i Nowakiem po raz pierwszy. No to o czym my możemy mówić? Czy pan uważa, że kiedy Anglicy są na zgrupowaniu 10-dniowym, a ja z biedą mogę ich pozbierać na 5 dni i ja mam z tych piłkarzy w przeciągu 5 dni zrobić zespół, który może pokonać Anglię? Niech pan przyjrzy się, jaka jest różnica w sposobie gry Ligi Polskiej i Ligi Angielskiej. Przecież to nie ja szkolę tych zawodników. Gdybym ja był trenerem klubowym, to oczywiście ja odpowiadam za to, jak ten zawodnik wygląda. Natomiast to, co można zrobić w przeciągu 5 dni, to jest to, co się po prostu zrobiło. Więcej się zrobić nie da. Chciałbym przypomnieć tylko, panie trenerze, że w polskiej reprezentacji w okresie pana tej obecnej kadencji zdecydowanie przynajmniej połowa zawodników to są piłkarze z lig zagranicznych, więc nie powiem pan, że Nowak, Bałszyński, Juszkowiak, że oni przyjeżdżają na zgrupowania kadry źle przygotowani, że trzeba ich trenować, poprawiać ich wydolność, bo myślę, że to jest jakieś nieporozumienie i oni nie grają w polskiej lidze, od tego trzeba zacząć. Ale trząc zespołu, mimo wszystko, to są zawodnicy, którzy są z krajowych boisk. Nie może pan powiedzieć, że wszyscy grają w Bundesliga. Jeśli grają, to trzeba sobie powiedzieć, w jakich grają klubach i jak grają. Stefan Szczepłek. Ja bym się zgodził z tym, co powiedział pan premier Bielecki na temat możliwości i potencjału Anglii. Tym bardziej, że u nas jest dokładnie odwrotnie, że tam sytuacja ulega poprawie bez przerwy, można powiedzieć, bo jest to wszystko znakomicie zorganizowane, bo to już jest olbrzymie przedsiębiorstwo. Natomiast u nas jest odwrotnie i przypomnijmy sobie, że ostatnim trenerem, który zdobywał z polską reprezentacją sukcesy, był pan Antoni Piechniczek właśnie. I byłbym wdzięczny, gdyby pan powiedział, pamiętając tamte czasy, a to było już lat temu sporo, bo 86 rok, czy pan widzi różnicę w przygotowaniach zawodników, w podejściu PZPN-u do tego, nie wiem, kogo jeszcze? Czy pan się rozczarował? Czy nawiązując do pierwszego pytania Darka, czy pan jednak nie żałuje? Czy to wszystko ma sens? Ja uważam, że nie można załamywać rąk i nie można powiedzieć, że był to czas stracony, że nie zrobiło się nic, że jeśli się robiło, to robiło się same błędy, że wszystko było nieudane, a przecież tak w gazecie i w redakcji pana Łozińskiego taka opinia królowała i króluje. Natomiast ja chciałbym tylko powiedzieć tak, że jest grupa zawodników, którym naprawdę na grze w reprezentacji i na podnoszeniu swoich umiejętności bardzo zależy. Tylko jest problem tego rodzaju, że często oni w momencie, kiedy rozwijają się, kiedy robią postępy, wtedy dokonuje się transferów, często przypadkowego, często, który zaburza całkowity cykl szkolenia tego zawodnika. Klasycznym przykładem dla mnie to jest Paweł Wojtala, który w Widzewie był zawodnikiem grającym bardzo dobrze, strzelającym bramki. Z chwilą, kiedy wyjechał do Bundesligi, wydawało się, że będzie grał jeszcze lepiej, grał jeszcze, obniżył o wiele swój poziom. I takich przykładów ja mógłbym mnożyć. Reprezentacja, którą ja prowadziłem w 1986 roku, miała jedną rzecz, że właśnie takie spotkania jak te potrafiła zawsze rozstrzygać na swoją korzyść. Że też miała mecze słabsze, też przegrywała, przegraliśmy z Belgią, przegrywaliśmy wiele innych meczy, ale w decydującym momencie, kiedy trzeba było wygrać, to myśmy wygrywali. Oczywiście być może dzisiaj nie ma takich piłkarzy, ale ja po prostu twierdzę, że materiał, który można pracować, na który można budować, jest, tylko trzeba mu stworzyć warunki i trzeba zrobić wszystko, żeby ci chłopcy z sobą jak najwięcej i jak najdłużej grali. Panie trenerze, w reprezentacji, o której pan mówił, grał Zbigniew Boniek. Bardzo proszę, Zbyszko, oddajmy tobie teraz głos. Ja muszę powiedzieć, że mnie bardzo trudno tutaj zabrać głos i bardzo trudno rozmawiać, bo wydaje mi się, że właściwie jest takie błędne koło i nie wiadomo od czego zacząć, od czego skończyć. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o trenera Piechniczka, niech mi wybaczy pan, panie trenerze,
Wydaje mi się, że pan krytykę przyjmuje za bardzo jako do człowieka piechniczka. Ja muszę panu powiedzieć, że ja z panem byłem tyle lat, uważam pana za człowieka idealnego, który można powiedzieć w pewnych elementach był dla mnie nawet drugim ojcem. I wydaje mi się, że krytyka, jeżeli chodzi o prowadzenie reprezentacji, nie powinna panu się wydawać, że jest dotycząca pana jako człowieka, bo pana w olerach ludzkich, o tym jak pan prowadził reprezentację, jak pan trenuje reprezentację, wszyscy dobrze wiemy. Jeżeli ja mogę sobie pozwolić na jakąś krytykę, to muszę powiedzieć, że największe sukcesy odniosłem z trenerem Piechniczkiem. Wtedy byliśmy wszyscy w Polsce i trener Piechniczek nas trenował. Mieliśmy 150 dni prawie w roku razem z trenerem, jeździliśmy na turnieje, jeździliśmy na ważne mecze do Argentyny, do Brazylii, jeździliśmy całą Europę i trener był naszym, że tak powiem, trenerem ważniejszym od tych, którzy nas trenowali w klubie. No, wydaje mi się, gdzie został popełniony błąd? Wydaje mi się błąd popełniony, że trener Piechniczek wrócił do reprezentacji i chciał tą drużynę trenować. Wydaje mi się, że dzisiaj sytuacja jest troszeczkę inna i trener powinien być bardziej selekcjonerem, jeździć po Europie, widzieć zawodników, jak grają, co grają. Wydaje mi się, że to był największy problem, bo jeżeli ja na przykład widzę w reprezentacji Wałdocha, który gra defensywnego pomocnika, to nie jest pozycja, którą on sprawuje w klubie. Jeżeli we wszystkich meczach graliśmy, panie trenerze, po lewej stronie z napastnikiem, który właściwie był odpowiedzialny, że tak powiem, za krycie prawego pomocnika drużyny gości, i najpierw to był Bałuszyński, prawda, potem w ostatnim meczu to był Majak, to prawda jest też taka, że Bałuszyński w ostatnim półroczu jedyne trzy mecze, jakie rozegrał, to była reprezentacja Polski. Wydaje mi się, że głównym błędem było to, że nie potrafiliśmy stworzyć jakoś sztabu ludzi, którzy, że tak powiem, pomogłaby trenerowi Piechniczkowi. Wydaje mi się, że sam system zarządzania, sam system, jak to jest zrobione, tu jest pierwsza podstawowy problem. Poza tym jest troszkę też takiej kontradycji, troszeczkę, wydaje mi się, jakiegoś bałaganu wewnętrznego, bo jeżeli mówi się o tym, że Anglicy dwa razy przez dwa lata grają, że tak powiem, takim samym składem, prawda, no to trener Piechniczek jest trenerem od roku i wcale nie jest powiedziane, że Adamczyk musi grać w meczu takim, jakim myśmy wczoraj grali, najważniejszym, gdzie w tym roku Adamczyk w całej lidze strzelił 7 bramek, w czym 2 na wiosnę w 15 meczach, to jest przeciętna 0,13% w lidze polskiej, która jest ligą bardzo słabą. Nie można myśleć, że Adamczyk rozwiąże nam mecz. Wydaje mi się, że tu troszeczkę, panie trenerze, niech się pan nie obrazi, tu troszeczkę jak gdyby zabrakło jakiejś konsekwencji, bo skoro wychodzimy na mecz z Włochami i wychodzi Kucharski jako jedyny napastnik i w momencie, gdzie za 3-4 dni, za 2 tygodnie gramy u siebie spotkanie z Anglią, to wydaje mi się, jakąś logika podpowiadałaby, że jeżeli przyjdzie Łuskowiak, to tym jego partnerem w ataku powinien być Kucharski. Nagle gramy kartę Adamczyka, który ja wiem, że to trener, ja też byłem trenerem, też popełniałem błędy, podejrzewam większe od pana, ale wydaje mi się, o to mogą do pana ludzie mieć, o to mogą do pana mieć pretensje i my możemy o to mieć pretensje, bo nie można sobie wyobrazić, że Adamczyk może być zawodnikiem, który może nam rozwiązać problemy w takim spotkaniu. Na pewno trener Piechniczek ma dużo, że tak powiem, alibi i tutaj nic nie można na ten temat powiedzieć. Panowie, myśmy strzelili 15 bramek za trenera Piechniczka. 3 bramki strzelił Kałużny, 2 bramki strzelił Waszycha, z tym jedną karnego. Juskowiak nie strzelił prawie żadnej bramki, Kucharski strzelił 2 bramki. My nie mamy napastników, my nie mamy piłkarzy. Kiedyś muszę powiedzieć, dzisiaj, będąc na obiedzie w domu, ojciec powiedział, że ze słabości i ze starości nie ma się co śmiać. Trzeba nazwać sprawę, my jesteśmy po prostu słabi. Piłkarsko. My nie mamy w naszej drużynie jednego zawodnika, który potrafi zmienić losy spotkania. Jednego zawodnika, który indywidualną akcją może poderwać do boju, załóżmy, czy wykończyć jakąś kolektywną akcję drużyny. Jest dużo, że tak powiem, wydaje mi się, błędnych analiz. Wszyscy jak gdyby w Polsce jesteśmy zakochani i bardzo pozytywnie oceniamy grę Piotrka Nowaka, który jest reżyserem gry. Ale na przykład, jeżeli spojrzymy na jego mecze, to jest to zawodnik, który w 60-70 minucie, ja muszę to z przykrością twierdzić, opuszcza boisko, gdyż po prostu wystarczy w niego dwa razy wejść i zaczynają się wielkie problemy. Nie mamy na jego miejsce, można powiedzieć, właściwie żadnego innego zawodnika. Z moich tutaj obliczeń wynika, że trzon reprezentacji w meczach eliminacyjnych, w meczach najważniejszych, tworzyli, to znaczy trzon, mówię o tym kręgosłupie, tej takiej linii prostej pomiędzy bramkarzem a napastnikiem, trzech zawodników. To jest Zieliński, Wałdoch i Nowak. I wydaje mi się, że w tym momencie do trenera Piechniczka nie możemy mieć pretensji, bo jeżeli to są trzej najlepsi nasi zawodnicy, nic im nie mówiąc, Zieliński, dobry libero w Polsce, dobry zawodnik, Wałdoch z konieczności, można powiedzieć, gra w tej drugiej ligi, ale kiedyś był taki zawodnik, o którym w Polsce w ogóle zapomniano, który się nazywa Matysik, który właściwie, że tak powiem, grał 30 razy lepiej od nich w tej roli. No i Nowak, który właściwie w meczach ciężkich bardziej wraca do
pod obrońcę, żeby wziąć tą piłkę, odebrać, żeby pobiegać po naszej połowie boiska, natomiast w fazie ofensywnej nic nie tworzy. Nie mieliśmy absolutnie żadnego napastnika w przodzie, bo zaczęliśmy grać Warzychą, Juskowiak zrezygnował z kadry, Kowalczyk także, było dużo problemów. Poza tym, naprawdę, jeżeli można by było coś powiedzieć, bo wydaje mi się, że jeżeli chcemy stworzyć towarzystwo wzajemnej adoracji, no to jest to bardzo łatwe. Wydaje mi się, że trener Piechniczek tyle osiągnął, jeszcze osiągnie w piłce, że możemy sobie spokojnie o problemach powiedzieć. Dzisiaj jest ciężko prowadzić piłkarzy. Panowie, każdy mecz reprezentacji, prawie każdy mecz reprezentacji, to tam jakieś, nie wiem, trener mówi, że urojone problemy mediów, prawda? I rzeczywiście, muszę powiedzieć, dziennikarze czasami przesadzili, gdyż krytyka nie dotyczyła, załóżmy, spraw piłkarskich, spraw konstruktywnych, a często była to krytyka w człowieka i tu absolutnie się z tym nie mogę pogodzić. Ale panowie, nasi piłkarze są takie, że przyjeżdżają na kadrze, chcą grać. Jak nie grają, to wyjdą wrogów we wszystkim i w każdym. Weźmy tutaj 5-6 meczy ważnych, no to zawsze coś się działo. Nawet ostatni mecz, gdzie przyjechał Kłak, żeby być spróbowany, trener go chce sprawdzić w drugiej drużynie, o tym się nie mówiło, to niby, że nie chce grać, czy coś takiego. Wydaje mi się, że ciężko dzisiaj sprowadzić polskich piłkarzy. Z czego to wynika? Uważam, że polscy piłkarze zarabiają i są ustawieni w Europie według moich takich kalkulacji na 8-12 miejscu. Natomiast piłkarską są bardzo, bardzo daleko. Kiedyś mieliśmy taką nadzieję i kiedyś się mówiono o tym, że mamy zdolną młodzież, wygrywaliśmy rozgrywki do lat 18, do lat 20, potrafiliśmy dobrze grać w eliminacjach czy w reprezentacji do 21 lat. Natomiast dzisiaj nas biją na każdym gruncie. I nie wydaje mi się, żeby tu tylko problem dotyczył trenera Piechniczka, oprócz tych kilku punktów, które pozwoliłem sobie tutaj zacytować. Problem jest taki, że przed trenerem Piechniczkiem było 5 innych i każdy, że tak powiem, miał problemy i brak było tych sukcesów. Wiadomo, że my trenerzy jesteśmy troszeczkę zarozumiali, każdy z nas myśli, jak ja przyjdę, to ja to lepiej zrobię i mnie się uda to wygrać. Natomiast mi się wydaje, ja dochodzę do takiego wniosku, że nie wiem, co trener Piechniczek dalej postanowi, czy będzie dalej prowadził reprezentację, czy nie, ale wydaje mi się, że to jest takie wystawienie człowieka, można powiedzieć, na głęboką wodę, prawda, duża fala, bez szalupy, bez kamizelki ratunkowej. Panowie, mamy drugą ligę, która jest najbardziej rozbudowana w całej Europie, 36 zespołów. To nie jest żadne zaplecze do pierwszej ligi. Pierwsza liga nasza to wygląda w ten sposób, że mamy Legię i Widzew, które można powiedzieć grają wewnętrzne mistrzostwa Polski, wszystkie pozostałe drużyny nie wiadomo o co grają, że poziom naszej piłki jest bardzo słaby. Żeby z tego wyjść, to po prostu trzeba mieć odwagę na prawidłową analizę, na przeprowadzenie odpowiednich zmian i to nie może być tak, jak na przykład teraz słyszę, że chce się przeprowadzić restrukturację ligi pierwszej, potem drugiej, to ma trwać 4 lata. Jeżeli jest coś, co jest chorego, wrzut trzeba przeciąć. Jeżeli trzeba przeciąć, to musi być przygotowane, zrobione w jeden rok, bo my za 4 lata mamy następny. No właśnie, panie trenerze, Zbyszek miał tutaj parę pytań. Czy czuje się pan tak, jak na szalupie bez koła ratunkowego? Czy zamierza pan dalej prowadzić reprezentację? Bardzo proszę. Panie redaktorze, przychodzi trener do związku sportowego z jakimś dorobkiem, osobowością, z ambicją, sercem. I jak pan zwróci uwagę, prawie każdy trener związku odchodził z wielkim niesmakiem, odchodził potępiony, wgnieciony w ziemię, prawie że unicestwiony. Ja uważam, że na pewno nadszedł czas jakiejś głębszej refleksji, głębszego zastanowienia się. Nie należy do ludzi, którzy trzymają się tego stołka kurczowo, bo to ja chciałem jak najwięcej dać piłkę, niczego nie oczekując w zamian. W nawiązaniu do tego, co powiedział Zbyszek. Oczywiście ja przyjmuję krytykę, tylko sam wiesz doskonale, że ta krytyka często przyjmowała personalny charakter. Mało tego, była to krytyka, była to manipulacja sterowana, zmierzała do jednej rzeczy. Są ludzie i redakcje, którzy chcieliby, aby Piechniczek zniknął z firmamentu, aby go w ogóle nie było. Najlepiej, gdyby zabrał paszport i jak najszybciej wyjechał, najlepiej, ja nie wiem gdzie, może na Księżyc. Może brzmi to trochę tak, przemawia przeze mnie jakieś tam rozgoryczenie, ale przecież nie o to chodzi. Natomiast co do spraw personalnych, uwierz mi Zbysiu, że ja się nie zmieniłem. Jeśli ja kogoś stawiam na jakąś pozycję, to go stawiam
odpowiednio przygotowanego. Nie ma lepszego zawodnika grającego po lewej stronie, jak był w pełni formie Bałuszyński, że przypomnę mecz na Wembley i że z jego padania padła bramka pierwsza od 20 paru lat, strzelona w 7 minucie przez Marka Citkę. Tak, panie trenerze, że, ale... że to są, że wszystkie te próby i eksperymenty nosiły jakiś element ryzyka. Jeśli jest Andrzej Juszkowiak, którego bardzo cenię, ale który, on sam o tym doskonale wie, po kontuzji nie odzyskał pełni sił. To, no, no, chciał grać jak najlepiej. Natomiast mając jeszcze wcześniej mecze testowe z Szwedami, stwierdziłem, że z tych wszystkich zawodników najlepiej prezentuje się Adamczyk, któremu jedynie gra się nie ułożyła dlatego, że przystanie 1-0 dla Anglików. Stanęli oni na 16 tak. I tam nie miał on jak zademonstrować swoich głównych walorów, jaką jest po prostu szybkość. A jeśli jesteśmy przy Czarku Kucharskim, to ja pamiętam doskonale, że on nam wygrał mecz z Mołdawią, bo na nim był rzut karny, który dał nam prowadzenie 2-0. Ale ten sam Kucharski grał w Neapolu wysuniętego napastnika i szło mu już o wiele gorzej, bo on się do tej roli nie nadaje. On lepszy jest, kiedy atakuje z głębi pola. I tutaj cały problem przed meczem z Anglią, między meczem w Neapolu, polegał na tym, by znaleźć partnera dla Andrzeja Juszkowiaka. Panie trenerze, ale tych napastników było trzech, rezygnując z Krzyśka Warzychy, nie z wewnętrznego przekonania, że jest słaby, tylko powiedzmy sobie szczerze, pod naciskiem z mediów, którzy chcieli zawodnika najbardziej bramkoszczelnego, bo on strzelił 21 bramek, było nie było w lidze greckiej. Sięgnąłem i po Trzeciaka, który jest ciekawym zawodnikiem, i po Dębińskiego, i po Adamczyka, i z tych szukałem partnera dla Andrzeja Juszkowiaka, natomiast dla Kucharskiego widziałem miejsce w linii środkowej. Słuchamy cię, Zbyszku. Panie trenerze, ale chciałem panu zadać jedno pytanie, gdyż oczywiście wydaje mi się, że to nie jest najważniejsze. Mi się wydaje, że my jednak popełniamy jeden błąd, prawda? Bo my rozmawiając to zawsze mówimy o piłkarzach, że oni bardzo chcą, że bardzo im zależy, że wszystko tak. A ja muszę panu powiedzieć, że ja z tym nie, absolutnie się z tym przede wszystkim nie zgadzam. Bo pan mówi, że piłkarze bardzo chcą, i tak wydaje, jak musieli się piłkarze bać. Ja mówię, że piłkarzom tak specjalnie to na tym nie zależy. Ja panu powiem dlaczego. Ja grałem w pana reprezentacji i uważam, że ja grałem tak, przede wszystkim dla siebie, grałem dla publiczności, grałem dla ludzi, grałem dla swojego klubu, dla rodziny, dla wszystkich, ale przede wszystkim grałem też i dla pana. Bo to było widać, nasze stosunki były zupełnie inne. Ja w tej chwili, że to jest taki jakiś, można powiedzieć, ja to inaczej robię. Mi się wydaje, że tutaj każdy, że tak gdyby myśli tylko troszeczkę o samym sobie, mi się wydaje, że widzę na boisku, że to nie ma takiej drużyny scementowanej, gdzie każdy chciałby, żeby ta reprezentacja wygrała i żeby po tym meczu na przykład podbiec do trenera i go tam jakoś klepnąć. No pamiętam, że fajno było, wygraliśmy następny mecz, tak jak to było w naszych czasach. I tu mi się wydaje, panie trenerze, że prawdopodobnie tu nie udano, nie stworzono czegoś takiego. Ja muszę powiedzieć, że ja się nie zgadzam z opinią, że Piotrka Nowaka w 90 minucie po meczu, który mówi, że to jest grupa ambitnych młodych ludzi, której bardzo zależy, czy coś takiego. Ja uważam, że to jest grupa młodych ludzi, którzy chcą grać w piłkę nożną, żeby myśleć o tym, żeby wyjechać, żeby swoje robić, żeby swoje zarabiać. Natomiast wcale nie jestem taki przekonany, że oni mając tego orzełka tutaj na piersi, to przez 90 minut, że tak powiem, starają się wszystko z siebie dać i za wszelką cenę walczyć o zwycięstwo. Fakt, z Anglią i z Włochami można nie wygrać, bo jeżeli my wygramy z Gruzją, i wygramy z Mołdawią, z Gruzją na wyjeździe, no to teoretycznie można powiedzieć, tu się nic nie stało. Ale ja odbieram takie wrażenie, panie trenerze, że ta drużyna była jakoś daleko od pana i może to nie jest pana winy. Ja po prostu uważam, że dzisiejsze młodzi, dzisiejszych piłkarzy ciężko po prostu prowadzić, bo albo trener się do nich przegnie i robi to, co oni chcą, albo jak trener ma swoje zdanie, tak jak pan miał swoje zdanie, no to miał pan problemy, że każdy piłkarz pana, jak tylko wyszedł z szatni, czasami atakował i to wydaje mi się, i na tym też trzeba się zastanowić, nad mentalnością naszych piłkarzy. Panie, czy my ich za bardzo nie bronimy? Panie trenerze, słuchamy. Jeśli można, ja, panie redaktorze, bo oczywiście Zbyszek poruszył rzecz bardzo istotną. Ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie o tej, kiedyś dyskutowaliśmy razem i ty mówisz tak. W lidze włoskiej to jest tak, jeśli drużyna gra bardzo słabo, to krytyka trwa przez tam 5 minut, a po 5 minutach rozpoczyna się nakręcenie koniunktury pod nowy mecz. Po to, bo wszyscy z tego żyjemy, ludzie z tego żyją, ludzie przychodzą, dziennikarze żyją, wszyscy żyjemy z piłki nożnej. A u nas jak wygląda sprawa? Zacząłeś o zawodnikach. Otóż ja podzielam twój pogląd, ale jeśli ktoś się obraził na reprezentację, to co było w mass mediach? Winny jest trener techniczny, on się na Piechniczka obraził. Dlaczego 8 mamy? Dlaczego nie chciał grać?
Szczęsny. Dlaczego nie chciał grać? Łapiński, dlaczego? Dlatego, że ja go nie postawiłem. I wszyscy bili brawo, nareszcie znalazł się ktoś odważny, kto się zabierze za trenera Piechniczka. Kiedy były to tak naganne czyny, że już nie przypomnę o Kowalczyku, że to należało piętnować. Dla mnie osobiście, gdybym ja był prezesem, nie boję się tego powiedzieć, związku, to ja Kowalczyka zawiesiłbym na okres mojej kadencji do gry w reprezentacji i zakaz gry w wszystkich polskich klubach, jak długo istnieje aktualnie pracujący zarząd. Bo uwłacza to, proszę spojrzeć, co zrobiono z Cantoną, proszę zobaczyć, co zrobiono z Effenbergiem, innymi lepszymi od Kowalczyka zawodnikami u nas. Brawo, dokopał Piechniczkowi i tak dalej. I w tym momencie tkwi problem braku atmosfery właśnie w reprezentacji. Że jeśli ktoś próbuje coś prostować, jeśli ktoś próbuje coś nazwać po imieniu, rób ty ten swój makarynkowski system, uprawiaj to, ale i ten warunek, musisz odnosić sukcesy. A z chwilą, jak ich nie masz, to robi źle. Drodzy panowie, drodzy państwo, zakończymy pierwszą połowę spotkania z Antonim Piechniczkiem. Czas sportowej niedzieli jest taki, a nie inny. Zapraszam panów w miarę możliwości czasowych do dyskusji za tydzień w sportowej niedzieli. Wtedy być może będziemy mogli porozmawiać o tym, co gnębi polski futbol. Do tej pory bardzo często czyniono tak. Zmieniono selekcjonera reprezentacji narodowej, zmieniono szyld, i to wszystko rozchodziło się po kościach. Mam propozycję do prezesa Dziurowicza i prezesów okręgowych związków piłki nożnej. Może panowie, czas i pora, byście w trybie awaryjnym i nadzwyczajnym zebrali się na spotkaniu, podjęli decyzje wiążące dotyczące pierwszej ligi, liczby zespołów, drugiej ligi, zastanowili się nad tym, co dzieje się w polskim futbolu, co trzeba zmienić. Bez tego będziemy toczyli dyskusję i nie znajdziemy drogi wyjścia z kryzysu, w którym się znaleźliśmy. Dziękuję panie selekcjonerze, dziękuję ci Zbyszku, dziękuję panom. Końcowe minuty przeznaczamy na relacje z zagranicy. To wszystko dziś w sportowej niedzieli.